No i dobra, przyszedł czas, żeby pobawić się trochę tymi gaźnikami, żeby to rozebrać całkiem. Później, jak już będę miał te korpusy uwolnione, to sobie będę chciał je przesodować, czyli zrobić, no powiedzmy, piaskowanie sodą. Trochę to dziwnie brzmi, ale niech będzie. Tak jak widzicie, mam tutaj przygotowane pudełeczka. No i sobie będę dzielił lewy do lewego pudełeczka, prawy do prawego. A to, co jakieś tam elementy montażowe, no to tu na środku. No i tyle. No i zacznę rozbierać. Jedynym elementem, który wymienię w tych gaźnikach, będą uszczelki od komór pływakowych. Reszta wszystko działało jak trzeba, więc tutaj raczej nic nie będę wymieniał. No chyba, że zauważę, że coś jest gdzieś nie tak. Dobra, biorę się za rozbieranie. Dobra, jedyne co sobie zostawię to tą przepustnicę. O, to nie ma jakiegoś większego, myślę, sensu je wyciągać. Teraz sobie to przesoduję, ten korpus. Później po sodowaniu go oczyszczę tą sodą. To wsadzę wszystko, no ten korpus, plus pokrywkę, plus te elementy do myjki ultradźwiękowej, żeby cały komplet się wyczyścił. No i to będzie, powiedzmy, jeden gaźnik zrobiony. Także pokażę Wam to na przykładzie tego jednego. Wiadomo, że z drugim zrobię to samo, a później, wiadomo, będzie odwrotność, czyli składanie. I tyle. No tak wygląda korpus po tym sodowaniu plus opłukaniu go wodą. Pokrywka komory całkiem ładnie to wygląda. No i teraz to jeszcze wszystko umyję w myjce ultradźwiękowej. Jak coś gdzieś się dostało do jakiegoś kanału, no to ta myjka powinna zrobić robotę. A przy okazji jeszcze jakieś tam wewnętrzne, powiedzmy, brudy gdzieś tam z kanałów wyczyści.
No dobra, mycie zakończone. Pół godziny myślę spokojnie starczyło. Całkiem ładnie to wygląda. I teraz trzeba poskładać z powrotem. No dobra, gazik mam przygotowany do poskładania. Więc sobie go teraz będę po trochu składał. Aha, i tak przy okazji, jak jest rozebrany gaźnik, można sprawdzić, czy wielkości dysz, czy tam rurki emulsyjnej typ i tak dalej się zgadza z instrukcją, z manualem. Czy ktoś tu już coś kombinował, czy jest w oryginale. No ja mam akurat wszystko w oryginale i tak też zostawiam, bo nie zakładam żadnych niefabrycznych filtrów ani wydechów, więc zostawiam fabryczne dysze. Teraz śruba do składu mieszanki. Śruba, sprężyna, podkładka i o-ring. I taki zestaw możemy wkręcić. Tutaj o-ring jest z jednej strony płaski, no od tej podkładki, więc tą wyobloną stroną do gaźnika, a płaską do podkładki. No i teraz u mnie manual mówi o dwóch obrotach plus minus 1/4 obrotu. No to ja robię na standardowe 2 obroty i pamiętajcie, obrót to jest pełen obrót, to jest 360 stopni, nie 180, tylko 360, czyli tak jakby powiedzmy, to jest pół obrotu i to jest dopiero cały obrót. Półtora obrotu i 2 obroty. I tak sobie wstępnie zostawiam. Mam nadzieję, że w ogóle coś słychać. Drugi gaźnik się myje w myjce, temu tak trochę brzęczy. Tutaj poziom paliwa sobie jeszcze sprawdzę już podczas, no po złożeniu. To wam pokażę później, jak się to mniej więcej mierzy już po zalaniu komory paliwem. Ja sobie te fabryczne śruby zamienię na inne nierdzewne śruby na imbus, bo powiem wam, że te japońskie krzyżaki są dosyć nietypowe i no łatwo objechać i później jest problem z odkręceniem czy przykręceniem z powrotem, więc ja sobie to wymienię na imbusa. Te śruby, które są tutaj z góry do pokrywki, też również sobie zamienię. Kupię sobie ciutkę dłuższe niż te tutaj z dołu, które wymieniłem, więc będzie cacy. No i tak pierwszy gaźnik wygląda w
komplecie. Zaraz zrobię to samo z drugim, później połączę i na końcu Wam pokażę tą najprostszą metodę sprawdzania poziomu paliwa w komorach, który jest według mnie bardziej akuratny niż mierzenie poziomu tutaj wysokości tego pływaka. I teraz jest temat taki. Tutaj mam śrubę do synchronizacji między sobą gaźników, czy tam przepustnic. I teraz tak, może część z Was kojarzy moje urządzenie i filmiki z Bandita, gdzie synchronizowałem sobie gaźniki tym moim urządzeniem, które u mnie ono działało świetnie, a u niektórych z tego, co mi tam pisali, czy pisaliście, nie do końca. Wielu z Was pisało do mnie później, że po podłączeniu tego urządzenia jedną rurką wciąga olej bardzo mocno i nie da się nic ustawić, bo po prostu wciąga olej od razu. I to jest właśnie teraz ten moment, który ja tutaj robiłem sobie. To jest, powiedzmy, takie wstępne synchronizowanie gaźników. Wystarczy sobie znaleźć jakiś punkt odniesienia tutaj, powiedzmy, w tej gardzieli. No u mnie akurat to będą, powiedzmy, tutaj te dziurki, które jak się delikatnie uchyli przepustnicę, to widać trzy dziurki. To są te właśnie do, powiedzmy, wolnych obrotów otworki. I teraz tak, wystarczy, że delikatnie sobie uchylę, tak żebym widział tą jedną z tych trzech dziurek i na tym samym uchyleniu patrzył, co jest po drugiej stronie. Jeżeli widzę tyle samo tej dziurki co z jednej i z drugiej strony, to powiedzmy ta taka wstępna synchronizacja jest ok. A jeżeli na przykład tu już widzę dziurkę, a tu jest dalej zasłonięta, albo na odwrót, że tu jest zasłonięta, a tu już całą widzę, no to znaczy, że są po prostu nierównomiernie te klapy otwarte. I to sobie można zrobić na stole, zanim się podłączy do urządzenia. I dzięki temu właśnie powinniśmy uniknąć tego, że urządzenie nam będzie świrowało, że nam wciągnie olej. No, jeżeli sobie zrobimy taką, powiedzmy, tą wstępną regulację, to później już nie powinno być w mojej ocenie problemu z regulacją na tym prostym urządzeniu, jakie ja sobie zrobiłem. No bo ja widzę teraz, że obie dziurki mniej więcej widzę tak samo. I to powinno w zupełności wystarczyć do późniejszej regulacji już na odpalonym silniku. Także pierwsze bym zalecał właśnie, jeżeli mamy wyciągnięty zestaw gaźników, sprawdzić sobie przepustnice, jak są ustawione, czy jest to w miarę równo, a dopiero później już na motocyklu robić. No chyba, że tak jak ja miałem i w pierwszym przypadku Bandita i w tym przypadku, synchronizacja nie była na tyle rozwalona, że po prostu podłączyłem, nie robiłem tego wcześniej, tak jak tutaj na stole teraz, tylko podłączyłem urządzenie i u mnie to zagrało. No ale jeżeli robimy, powiedzmy, takie właśnie rozkręcanie gaźników całego zestawu, że rozpinamy, to wiadomo, coś się tam może poprzestawiać, więc jak złożymy,
to warto to sprawdzić, bo no może być problem taki, że nawet nie zdążymy pokręcić śrubami, a nam jedną rurką czy dwoma rurkami wsyśnie olej i na tym się skończy cała zabawa. Także no, warto to zrobić na stole, a później już sobie tylko precyzyjnie wyprowadzić to podciśnienie. No dobra, tak jak widzicie, zestaw gaźników podłączony. Oczywiście przed założeniem do motocykla warto sobie sprawdzić, czy nam tu wszystko chodzi, czy motylki nam działają, czy przepustnica się otwiera i czy się zamyka, czy to swobodnie idzie. Także warto sobie to posprawdzać, żeby się później nie denerwować, że znowu trzeba wyciągać zestaw. No i teraz przejdę do regulacji, powiedzmy, tego poziomu paliwa w komorach, to znaczy na razie sprawdzenie. Jak trzeba będzie regulować, no to niestety tu pokrywki trzeba będzie odkręcić jeszcze raz, no ale to już trudno. No i teraz o co w tym chodzi wszystkim? To jest dosyć proste. Sprawdzamy poziom, ile paliwa nalewa się do gaźnika. W tym celu mamy tutaj takie, nazwijmy to, zaworki. Ja sobie tu oczywiście na jednym Wam pokażę, jak to działa. W każdym razie podłączamy źródło paliwa, czyli musi mieć jakiś pojemnik zewnętrzny, żeby zalać obie komory paliwem. Jeżeli komory już zostaną zalane, podłączamy tutaj przezroczysty wężyk w bok, wyprowadzamy go w bok, tak żebyśmy widzieli, jak się już naleje nam paliwo do komory, tyle samo będziemy mieli w tym wężyku. I wtedy po tym będziemy widzieli, jaki jest faktyczny poziom paliwa w komorze. I teraz producent tu podaje, że może być pół milimetra poniżej poziomu tutaj tego składania, tej pokrywki z korpusem, lub 1,5 milimetra powyżej, czyli tak jakby, no już tutaj sugestia taka, że lepiej, żeby było troszkę więcej niż za mało, no ale wiadomo, że nie może być znowu za dużo, bo będzie przelewało paliwo, więc będziemy się musieli zmieścić gdzieś tutaj na 1,5 milimetra, no nie jest to zbyt wiele, więc najlepiej sobie celować tak, żeby paliwo było na tym składaniu, ten poziom. Dobra, zaraz Wam to pokażę, o co w tym chodzi. Dobra, no tak to wygląda. Tutaj ta moja instalacja, tutaj mam paliwo w tym zbiorniku, tutaj zaworek, zaraz wpuszczę sobie paliwo i w tym wężyku po chwili, jak się już napełnią komory, powinno się pojawić również paliwo. Oczywiście dopiero po odkręceniu tutaj tego takiego zaworka powinno się pojawić tyle samo paliwa, ten sam poziom, co w komorze tutaj pływakowej. Dobra, komory wydaje mi się już powinny być zalane. Teraz sobie ten wężyk układam tak, żebym miał wygodnie, jeżeli chodzi o widoczność. Odkręcam zawór. Tu przez chwilę jeszcze będzie powietrze, to trzeba się go pozbyć. Tak pokombinować, tak poruszać tutaj tym wężykiem, żeby to powietrze z tego węża nam uciekło. No i tak jak możecie teraz zauważyć, gdzie bym nie dał tego węża, to poziom paliwa schodzi. Czy tam niżej, no to się podnosi, czy tam wyżej, to się wraca. W każdym razie to nam pokazuje poziom paliwa w komorze pływakowej. U mnie jest całkiem nieźle, może ciut za dużo. Nie wiem, czy nie będę obniżał czasem, bo to raczej jest więcej niż 1,5 milimetra, więc chyba sobie obniżę, czyli trzeba będzie dogiąć języczek na pływaku. Czyli teraz dosłownie, minimalnie, to są minimalne rzeczy, języczek, doginam sobie tutaj ten, który zamyka, który pracuje z tym zaworkiem iglicowym. Jeżeli chcę, żeby on wcześniej zamknął, czyli powiedzmy, że w tym poziomie chcę już mieć zamknięty zawór, no to muszę języczek przesunąć do góry, żeby on już był zamknięty, czyli żeby był wciśnięty, żeby nie pozwalał spadać iglicy w dół, czyli dosłownie minimalnie sobie go doginam do góry. No i teraz trzeba z powrotem wszystko złożyć i zrobić znowu to samo, czyli zalać z powrotem komorę paliwem i sprawdzać znowu.
No u mnie poziom się już zmniejszył i chyba tak sobie zostawię. Jest ok w miarę z tą powierzchnią. I najczęściej objawem takim, że jest komora przelana, czyli jest za dużo paliwa, to jest to, że tutaj z przodu, tam gdzie jest airbox, to nam będzie paliwo wylatywało.